Siema, tutaj Sportiatrix, a dzisiaj gramy sobie Full AD Vayne. Na topie Vayne wziąłem w końcu, na ADC nie idę, bo tam nie umiem grać. Ale na topie może coś z tego wyjdzie, a parę osób prosiło tą postać. I teraz tak, na wstępie od razu wam powiem, że tam ostatnio taki mało znany youtuber, nie znacie go przecież, Marcin, napisał komentarz o tagach. Ja od razu wam to powiem, żeby nie było, bo potem będzie. A wiecie, no jak wam coś teraz powiem, to miał przewagę, tak? Psychologia, synek. Dawałem mu się w tagach normalnie w filmach jakiś tam Nerwarian czy Mr. Filipiński, coś takiego. Uznałem w sumie, że oni grają w LoL'a, ja gram w LoL'a, więc no dam tego taga. I nie wiedziałem, że to tak źle wygląda w sumie z tej drugiej strony, ze strony youtubera, który tak spojrzy na inny film pod takim kątem, okiem takiego właśnie youtubera. I właśnie dlatego uznałem, że nie będę już takich tagów dawał, bo w sumie no to jest dosyć słabe, jednak Marcin mi to w miarę dobrze wytłumaczył. No i zobaczyłem jednak to tak trochę inaczej. Myślałem, że to jest takie neutralne i tak w sumie się robi, tak każdy robi, ale to jest w sumie takie słabe. Także wiecie. No to tyle, co miałem wam do powiedzenia odnośnie tego. Wolałem wam to powiedzieć, żeby nie było potem. No i tyle, a ktoś się czuje zniesmaczony tym, że dawałem takie tagi, no to droga wolna, nikt nie zmusza nikogo do subskrybowania, także róbcie co chcecie i oceńcie film tak jak chcecie, ten właśnie, więc zachęcam też do oceny filmu, jakkolwiek łapką, nieważne w którą stronę, ważne jak tam chcecie, no i to tyle. Dobra, a teraz, no i jeszcze dodam, że właśnie dlatego, że on mi to napisał w sumie, jakby mi to napisał jakiś random, no to ale jednak on tu trochę siedzi dłużej niż ja tu w sumie się nie znam za bardzo. No ale to tyle już. Nie będę rozpieprzał się o tym w tym odcinku, bo nie po to jest odcinek. Po prostu chciałem o tym tylko wspomnieć. Oczywiście pieprzę o tym od godziny. Dobra. Dobra, jak tu polecieć tą Vayne? Oczywiście full AD, no to full AD. Tylko nie wiem, czy bot tylko nie poleci pierwszego. Ale chyba już tędy nie wróci. O, idziesz tędy. Ej! No internet, ty szmato! No halo! Co mi się dzieje z tym netem w tych odcinkach? Normalnie nie mam problemów. Nie, go. Dobra. Nic się nie stało. Miałem takie pingi zasrane. Dobra, to tyle. No, tyle co chciałem powiedzieć o tagach, tyle co chciałem zagrać Vayne to Place'a pokazać. No właśnie. Dobra, przejdźmy do tej gry, już przestanę pieprzyć. Po tym mi niepotrzebne. Lecimy. Dobra, mam nadzieję, że nastakuje tu dużo AD. Nie mam za bardzo pomysłu jak się zbudować. Chyba zbuduję botka, pójdę potem infi, blue trister, no jakieś full AD bym poszedł, no ale zobaczymy co to będzie. Wow! Przecież zabiję po prostu. Jak to w ogóle wygląda? O nie, to mnie dobija. Ej, co jest? Wow! Jak mi wpierdzielił? Przecież on mnie trafi teraz, wiadomo, z podbicia, to ja nie żyję. Wow. O, synek, spokojnie. Nie prowokuj tatusia. Dobra, maksujemy W, z tego co mi się wydaje. Chyba tak się powinno grać, nie mam pojęcia. Ogólnie jak widzicie gramy jak gówno tą Vayne, ale to nie spodziewajcie się więcej po tej grze, o, że tak powiem. Podejdź tutaj, czołget. Szkoda, że nie mam tego flesza. O, nie zdążyłeś W użyć. Wiesz, że mogłeś się wcześniej użyć.
Tak to nawet nie wasza systy, pajacyku! Dobry. Kawału oczywiście dla was nie przygotowałem, bo to wiecie, poważnie zacząłem ten odcinek, poważna atmosfera. Więc no, kurde, nic nie przygotowałem. Inaczej ten odcinek musiał po prostu zostać zaczęty. Inaczej po prostu wzięlibyście to dla jaja. No ja bym chciał, żebyście wszystkie te odcinki brali dla jaj, bardziej niż się spinali, no ale i tak jest dobrze. Kanał się bardzo szybko rozwija, więc naprawdę jest super. I naprawdę fajni widzowie na kanale, fajne komentarze się czyta, nie ma bata. No ale to chyba widzicie, że czytam, bo chyba odpisuję na wszystkie, więc... Co tu się w ogóle... What the fuck, ona jeszcze zabiła tego Amumu w tym czasie? Ignite'a mają... Heal'a... Piąty level. Ta Vayne jest naprawdę też mocnym czempionem. Tutaj muszę tylko jakoś fajnie ugrać coś. Może tu podejdzie, bo ostatnio widział Tryndę, to może będzie chciał zwargować. Ja tu wtedy taki rola dam, wbiję go w ścianę. Widzę, że się nie pamięta. Ale czemu mi się jedynka nie użyło? W ogóle jak z łatwością zabiłem? Boże, jest głupi jak nie wiem, przecież on biegał po krzakach. What the fuck? Fuck your mother! Dobre! Dobre, dawać więcej! Lubię takie teksty. Nie no, Vayne jest naprawdę mocna, ja mam trochę lagi. Bo oczywiście jestem profesjonalnym youtuberem, który wszystko na ostatni guzik przed nagrywaniem, tak? Dlatego wszystkie, bo tu mam lagi. Dobra, weźmy tego moba, weźmy tego. O, Tryndo! Uczekajcie, czeka, gentleman! Miło się gra tam fajnie. Ile on ma raz hitów więcej niż ja? A już nie złożył nawet tego itemka od Roa, tego małego. Tego chyba pod turetem mogę nawet zrobić. Wow, wow, musiałem flashować, bo bym padł w turet. O nie, patrzcie na to. O, kurde! Gosu, jeżeli to oglądasz! Wiem, że tego nie oglądasz, nie będę kończył nawet. Będzie mnie gonił czoga, gentleman! Gentleman pieprzony, co ty się tak uganiasz? No co ty, uspokój się! Co robi? A szuka mnie chyba, nie? Dobra, tu. Dobra, kupię sobie może ten item w sumie. Chociaż nie mam attack speeda za bardzo. Ale tak, powtarzam. Nie, to nie ma sensu, nie będę tego powtarzał. O ku, jakie flash! 32 na ja mam 38 serii. 60 ma tam. A Boże, nie awka mają! O Jezu, to po co ja gram tą grę? Ja pierdzielę, czy to będzie zaraz sur. O nie. Jezu. Oni mają tam bardzo, nie wiem czy wiesz, prawda?
Jezus, czemu oni mają mawkę? No to serio, ja nie będę wam dał takich, chyba że na staku jadę dużo. No, ale nie na staku, bo będzie surszy. Kurde, tak ładnie mi tu szło. Chyba że dam wam tę grę jako... O, dobra. Jako po prostu. Gdzie? Dam wam chyba to jako czym być z brązu bez cięć. Bo tam widziałem, że parę osób prosiło. A w sumie tutaj ten awk. Ważne, że zaorałem na topie, to jest ważne w tym. Poza tym ważne rzeczy gadałem na początku, więc chcę wam to dać tą grę. No i chyba tyle. Dam wam chyba to po prostu bez cięć. No kurde, czym być z brązu? Vayne. Na topie. Myślę, że to będzie nawet przyjemne. Ale tryndaj dziawka, synek. Czekam na reporty. Ha! Dałeś ADC, tak? To, że ADC jest na topie, to nie zmienia faktu, że masz dać. Śmieciu. On tu chyba będzie szedł znowu, bo on tu warto nie ma. What the fuck? I powiedzcie mi. Bierzecie Vayne na topa. Jak na takiego czogata. Ktoś nie umie grać, bo on tutaj ma bardzo ładny sustain. No to po prostu bierzecie Vayne na topa i jedziecie. No dam wam to jako czym być z brązu jakiegoś tam. Serio gościu? Jezu, myślałem, że go w ścianę wbija, on flashnął. Cholera. Maciasz. No ale dobrze, to będzie idealna gierka. Myślę, że ona się szybko skończy. No i po prostu ją wam dam. Wam dam, znacie? Cofamy. Boże, no nie puszuj, synu, ja pierdzielę. Nie wiem, idź sobie, nie wiem, cokolwiek innego ruba, nie puszujesz. Puszę słaby w tej grze, nie puszujcie. Chyba, że chcecie wyjść z brązu. Dobra. Meok Blue? Jak on woli puszować, a nie cokolwiek. Dobrze, MF-ka, dobrze mu pingujesz. Cofaj. Ja porobię jego dżunglę, bo coś maciarzy. A ten jest szafka poszedł, tak? Nie. Co tu się dzieje? Co? Jezus Maria! Chyba dwóch awków już mają. Właśnie to jest dobra taktyka, żebyście sobie klikali A, jak gracie takimi czempionami właśnie. No Vayne pasuje do tego, bo to jest ADC. Podejdź tu. No gdzie ty jesteś? Nie no, Vayne naprawdę mocny dżemp. Na topa jest bardzo mocny, bo ludzie na niego nie umieją grać. A to jest główna zasada, którą macie się kierować, jeżeli gracie na bronzie. Ludzie mają nie umieć na to gówno grać, którym gracie. Tyle. Boże, ten czogat też poszedawka. No to jest gierka taka, wiecie, komuś tak ostro wpieprzycie, że po prostu pójdzie awka. I tyle. Nie no, dobrze, to parę osób prosiło o te gry bez cięć. Więc proszę iść spać, master. Nie no, to A dużo naprawdę daje, to klikanie A.
Jezus Maria, jak na boty. Już trochę mi żal to dawać wam, ale gadałem rzeczy, których raczej nie powtórzę, bo wszystko gadałem z głowy. A no wiecie, nie wiem, nie powtórzę. Powtórzyłbym, jeżeli by trzeba było, ale jakoś tak... Pierwszy raz zawsze najlepiej. O, i tyle. Nie mam obów. Dobra, cofniemy sobie. Kurde, to tak... Nie no, dam wam tę grę, bo chcieliście te gry niecięte. Ja wam czasem je będę dawał, tak jak mówiłem. Tyle po prostu. Chociaż wolę ciąć te gry naprawdę i wolę sobie pograć tutaj jakąś solidniejszą gierkę. Na przykład Full AD, bo są fajne i długie te gry, albo Full AP, cokolwiek. No, ale dobra. Jesteście widzami, prosicie o takie gry. Proszę bardzo. No i tyle. 16 minut gierka. Ona będzie trwała, nie wiem, czy 20. Tak, 16 minut. Po co wy pingujecie, żeby cofać? Przecież... I grają we trójkę. Czy wy to... Czy zdajecie z tego sprawę w ogóle? Dobra, pójdę i skończyć i tyle. Będziecie mieli krótszą gierkę. Jak na boty, jak na boty. Nie no, to jest o tyle słabe, że oni mają awka, ale o tyle dobre, że pokazałem wam, jak zaorać na topie. I naprawdę zaorałem na tym topie. To nie zmienia faktu, znaczy nie umniejsza tego to, że mieli awka. O. To, że mieli awka, to wiecie. Jezus Maria. Ha! Ha! Nie dość, że KS tu jeszcze padła! Ho, ho. Report Alvain, please. Takie tam. Wow! Jezu, mam trochę dużo obrażenia. Kryty mi ciągle wpadą. Nie, no naprawdę, jak na boty. No ale to jest minus, cholera, że mieli awkę. Szkoda, szkoda gierki. Z ich strony i z naszej. Ona już chwila użyła, serio? I poświęcała. Ratunku! Ciężko. Master zaraz wybiegnie. Będzie chciał zabić. Poleczmy się trochę. O Jezu, jestem tak nafidowany, że tak się przyjemnie gra, wiecie o co chodzi. Dobra, macie 19 minut gierkę, bez cięć, tak jak chcieliście. Tyle. Wow, a już miałem zabijać. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie lajka, suba i pomyślcie nad tym, co mówiłem o tych tagach. Naprawdę, jeżeli ktoś czuje się... No właśnie taki, wiecie, że nie powinienem tak robić. No to wiecie, droga wolna. Ja nikogo nie zmuszam, po prostu nie wiedziałem, jak to za bardzo działa, teraz wiem i w sumie to tyle. Dobra, na razie. Gdzie ty jesteś? Nie no, Vayne naprawdę mocny champ. Na topa jest bardzo mocny, bo ludzie na niego nie umieją grać. A to jest główna zasada, którą macie się kierować, jeżeli gracie na broni. Ludzie mają nie umieć na to gówno grać, którym gracie.
Tyle. Boże, ten Cho'Gath też poszedł pawka. No to jest gierka taka, wiecie, komuś tak ostro wpieprzycie, że po prostu pójdzie awka. Tyle. Nie, no dobrze, dobrze. Parę osób prosiło o te gry bez cięć. Więc proszę iść spać, master. Nie no, to A dużo naprawdę daje, to klikanie A. Jezus Maria, jak na boty. Trochę mi żal to dawać wam, ale gadałem rzeczy, których raczej nie powtórzę, bo wszystko gadałem z głowy. A no wiecie, nie wiem, nie powtórzę. Powtórzyłbym, jeżeli by trzeba było, ale jakoś tak... Pierwszy raz zawsze najlepiej. O, i tyle. Nie mam obów. Dobra, cofniemy sobie. Kurde, tutaj... Nie no, dam wam tą grę, bo chcieliście te gry niecięte. Ja wam czasem je będę dawał, tak jak mówiłem. Tyle po prostu. Chociaż wolę ciąć te gry naprawdę i wolę sobie pograć tutaj jakąś solidniejszą gierkę. Na przykład Full AD, bo są fajne i długie te gry, albo Full AP, cokolwiek. No ale dobra. Jesteście widzami, prosicie o takie gry. Proszę bardzo. No i tyle. 16 minut gierka. Ona będzie trwała, nie wiem, czy 20. 8 fragów, 16 minut. Po co wy pingujecie, żeby cofać? Przecież... I grają we trójkę. Czy wy to... Ty zdajecie z tego sprawę w ogóle? Dobra, pójdę i skończyć i tyle. Będziecie mieli krótszą gierkę. Jak na boty, jak na boty. Nie no, to... Jest o tyle słabe, że oni mają awka, ale o tyle dobre, że pokazałem wam, jak zaorać na topie. I naprawdę zaorałem na tym topie. To nie zmienia faktu, znaczy nie umniejsza tego to, że mieli awka. O. To, że mieli awka, to wiecie. Jezus Maria. Ha! Ha! Nie wiem, że KS tu jeszcze padła. Ho, ho. Report Alvain, please. Takie tam. Wow, Jezu, mam trochę... Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj gramy sobie Full AD Vayne. Na topie Vayne wziąłem w końcu, na ADC nie idę, bo tam nie umiem grać. Ale na topie może coś z tego wyjdzie, a parę osób prosiło tą postać. I teraz tak, na wstępie od razu wam powiem, że tam ostatnio taki mało znany youtuber, nie znacie go przecież, Marcin, napisał komentarz o tagach. Ja od razu wam to powiem, żeby nie było, bo potem... Będzie, a wiecie, no jak wam coś teraz powiem, to miał przewagę, tak? Psychologia, synek. Dawałem u siebie w tak jak normalnie w filmach jakiś tam Nerwarian czy Mr. Filipiński, coś takiego. Uznałem w sumie, że oni grają w Lola, ja gram w Lola, więc no dam tego taga. I nie wiedziałem, że to tak źle wygląda w sumie z tej drugiej strony, ze strony youtubera, który tak spojrzy na inny film pod takim kątem, okiem takiego właśnie youtubera. I właśnie dlatego uznałem, że nie będę już takich tagów dawał, bo w sumie no, to jest dosyć słabe, jednak Marcin mi to w miarę dobrze wytłumaczył. No i zobaczyłem jednak to tak trochę inaczej. Myślałem, że to jest takie neutralne i tak w sumie się robi, tak każdy robi, ale to jest w sumie takie słabe. Także wiecie. No to tyle, co miałem wam do powiedzenia odnośnie tego. Wolałem wam to powiedzieć, żeby nie było potem. No i tyle, a ktoś się czuje zniesmaczony tym, że dawałem takie tagi, no to droga wolna, nikt nie zmusza nikogo do subskrybowania, także róbcie co chcecie i oceńcie film tak jak chcecie, ten właśnie, więc zachęcam też do oceny filmu, jakkolwiek łapką, nieważne w którą stronę, ważne jak tam chcecie, no i to tyle. Dobra, a teraz... No i jeszcze dodam, że właśnie dlatego, że on mi to napisał w sumie, jakbym to napisał jakiś random, no to... Ale jednak on tu trochę siedzi dłużej niż ja to w sumie się nie znam za bardzo. No ale to tyle już. Nie będę rozpieprzał się o tym w tym odcinku, bo nie po to jest ten odcinek. Po prostu chciałem o tym tylko wspomnieć. Oczywiście pieprzę o tym od godziny. Dobra.
Dobra, jak tu polecieć tą Vayne? Oczywiście Full AD, nie to Full AD. Tylko nie wiem, czy bot tylko nie poleci pierwszego. Ale chyba już tędy nie wróci. O, idziesz tędy. Ej! No internet, ty szmato! No halo! Co mi się dzieje z tym netem w tych odcinkach? Normalnie nie mam problemów, a... Nie, go. Dobra. Nic się nie stało. Miałem takie pingi zasrane. Dobra, to tyle. No, tyle co chciałem powiedzieć o tagach, tyle co chciałem zagrać Vayne to Place'a pokazać. No właśnie. Dobra, przejdźmy do tej gry, już przestanę pieprzyć. Boty mi niepotrzebne. Lecimy. Dobra, mam nadzieję, że nastakuje tu dużo AD. Nie mam za bardzo pomysłu, jak się zbudować. Chyba zbuduję botrka, pójdę potem infi. Blue Trister. No, jakieś full AD bym poszedł, ale zobaczymy, co to będzie. Wow! Przecież zabij ją po prostu. Nie no, Vayne jest naprawdę mocna, ja mam trochę lagi. Bo oczywiście jestem profesjonalnym youtuberem, który wszystko na ostatni guzik przed nagrywaniem, tak? Dlatego wszystkie, bo tu mam lagi. Dobra, weźmy tego moba, weźmy tego. O, Trynna! Uczekajcie, czeka, gentleman! Miło się gra tam Vayne. Ile on ma z hitów więcej niż ja? A już nie złożył nawet tego itemka od Roa, tylko małego. Tego chyba pod turetem mogę nawet zrobić. Wow, musiałem flashować, bo bym padł w turret. O nie, patrzcie na to. O, kurde! Gosu, jeżeli to oglądasz! Wiem, że tego nie oglądasz, nie będę kończył nawet. Będzie mnie gonił czoga, gentleman! Gentleman pieprzony, co ty się tak uganiasz? No co ty, uspokój się! Co robi? A szukam mnie chyba, nie? Dobra, kupię sam już ten item w sumie. Chociaż nie mam attack speeda za bardzo. Ale tak, powtarzam. Nie, to nie ma sensu, nie będę tego powtarzał. O kuu, jakie flesze! 32 na serii, ja mam 38 serii. 60 ma tam. A Boże, nie awka mają! O Jezu, to po co ja gram tą grę? Ja pierdziele, czy to będzie zaraz sur? O nie. O Jezu. Oni mają tam bardzo, nie wiem, czy wiesz, co jest, da? Jezus, czemu oni mają mawka? No to serio, ja nie będę wam dawał takich, chyba że nastakuje AD duża. Ale nie nastakuje, bo będzie sur szybciej. Kurde, tak ładnie mi tu szło. Chyba że dam wam tę grę jako... O, dobra. Jako po prostu. Gdzie? Dam wam chyba to jako czym wyjść z brązu bez cięć.
bo tam widziałem, że parę osób prosiło. A w sumie tutaj ten AFK. Ważne, że zaorałem na topie, to jest ważne w tym. Poza tym ważne, że cię gadałem na początku, więc chcę wam to dać tą grę. No i chyba tyle. Dam wam chyba to po prostu bez cięć. No kurde, czym wyjść z brązu? Vayne. Na topie. Myślę, że to będzie nawet przyjemne. Ale tryn, daj dziawka, synek. Czekam na reporty. Ho! Dałeś ADC, tak? To, że ADC jest na topie, to nie zmienia faktu, że masz dać. Śmieciu. On tu chyba nie szedł znowu, bo on tu warte nie ma. What the fuck, powiedzcie mi. Bierzecie Vayne na topa. Jak na takiego czogata, ktoś nie umie grać, bo on tutaj ma bardzo ładny sustain. No to po prostu bierzecie Vayne na topa i jedziecie. No dam wam tego czym wyjść z brązu jakiegoś tam. Serio gościu? Jezu, myślałem, że go w ścianę wbija, on flashnął. Cholera. Maciasz. No ale dobrze, to będzie idealna gierka. Myślę, że ona się szybko skończy. No i po prostu ją wam dam. Wam dam, znacie? Cofamy, cofamy. Boże, no nie puszuj, synu, ja pierdzielę. Nie wiem, i sobie, nie wiem, cokolwiek innego rupa nie puszujesz. Puszę słaby w tej grze, nie puszujcie. Chyba, że chcecie wyjść z brązu. Dobra. Meok Blue? Jak on woli puszować, a nie cokolwiek. Dobrze, MF-ka, dobrze mu pingujesz. Cofaj, cofaj. Ja porobię jego dżunglę, bo coś maciarz. A ten jest szafka poszedł, tak? Nie. Co tu się dzieje? Co? Co? Jezus Maria! Chyba dwóch awków już mają. Właśnie to jest dobra taktyka, żebyście sobie klikali A, jak gracie takimi czempionami właśnie. No Vayne pasuje do tego, bo to jest ADC. Jak to w ogóle wygląda? O nie, to mnie dobija. Ej, co jest? Wow, jak mi wpierdzielił? Jak on mnie trafi teraz, wiadomo, z podbicia, to ja nie żyję. Wow. O, synek, synek, spokojnie. Nie prowokuj tatusia. Dobra, maksujemy W, z tego co mi się wydaje. Chyba tak się powinno grać, nie mam pojęcia. Ogólnie jak widzicie, gramy jak gówno tą Vayne. Ale to nie spodziewajcie się więcej po tej grze, o. Że tak powiem. Podejdź tutaj. Choglet. Szkoda, że nie mam tego flesza. Tam nie ma też już za bardzo jak uzie. O, nie zdążyłeś W użyć. Wiesz, że mogłeś się wcześniej użyć? Tak to nawet nie masz asysty, pajacyku! Dobry. Kawału oczywiście dla was nie przygotowałem, bo to... Wiecie, poważnie zacząłem ten odcinek, poważna atmosfera.
więc no. Kurde, nic nie przygotowałem. Inaczej ten odcinek musiał po prostu zostać zaczęty. Inaczej po prostu wzięlibyście to dla jaja. No ja bym chciał, żebyście wszystkie te odcinki brali dla jaj, bardziej niż się spinali, no ale i tak jest dobrze. Kanał się bardzo szybko rozwija, więc naprawdę jest super. I naprawdę fajni widzowie na kanale, fajne komentarze się czyta, nie ma bata. No ale to chyba widzicie, że czytam, bo chyba odpisuję na wszystkie, więc... Co tu się w ogóle... What the fuck, ona jeszcze zabiła tego Amumu w tym czasie? Ignite'a mają... Heal'a... Piąty level. Ta Vayne jest naprawdę też mocnym czempionem. Tutaj muszę tylko jakoś fajnie ugrać coś. Może tu podejdzie, bo ostatnio widział Tryndę, to może będzie chciał zwargować. Ja tu wtedy takiego rola dam, zbiję go w ścianę. Widzę, że się nie pamięta. Ej, czemu mi się jedynka nie użyła? W ogóle jak z łatwością zabiłem? Boże, jest głupi jak nie wiem, przecież on biegał pod po krzakach. Fuck your mother! Dobra! Dobra, dawać więcej! Lubię takie teksty.